Mamy teraz sukienkę. Co tym razem? O, jak miło. Panowie, czy wy naprawdę nie macie innych pragnień, jak zobaczyć nas w soczystej czerwieni? Czemu takie długie? Co, ja jestem zakonnicą? Kochanie. Nie zakonnicą, ale... Nie. Nie może być za krótkie. Do pół uda. To nie jest impreza z koleżankami. A czy nie założyłeś tego tyłem naprzód? Niestety Laura nie założył tego tyłem naprzód. Niestety wyglądasz w niej kiepsko, nie ma tam żadnego dekoltu. Jest złą sukienką, jest sukienką dla starszej pani i jest zdecydowanie na ciebie za duża. Co do tego? Czarne buty? Tak, i mogę iść do kościoła. No, powiedzmy. Ale zaraz to przerobimy tak, że nie będzie do kościoła. W ogóle ona w niej wygląda bardzo poważnie. To jest taka nie tak. Do jej wieku zupełnie. W końcu idzie na poważną imprezę. Właśnie, poważna to ta impreza będzie za 20 lat. Dobra, wstaj. I teraz... Mam taki plan, tylko nie wiem, czy nie przesadzę. Podoba mi się styl brytyjski, może nie do końca te wszystkie dodatki i tak dalej, ale jak już założyłem sukienkę i to futerko... Co to jest? Co to jest? No chyba żartujesz. To stwierdziłem, no to czemu już by nie polecieć dalej w tym kierunku. Co to jest? No Szymon, no... Jest to opaska z toczkiem, inaczej mówiąc, fascynator. To jest masakra aktualnie. Jest ubrana jak stara baba. A według Szymona to kreacja godna brytyjskiej damy. W sam raz na urodziny u polskiej teściowej. A co by pani poczuła, gdyby Laura tak przyszła do pani na urodziny? No nie uwierzyłabym, że sama to wymyśliła. Nie wiedziałam tak naprawdę, co mam myśleć. Jakieś bolerko? To w ogóle nie w moim stylu. Szymona też bym nie posądziła o to, że ubierze mnie w bolerko.